No cóż, woda dzisiaj jak na inne dość czysta. Troszkę wieje wiatr. Przeszkadza delikatnie w rzucaniu woblerem. No, jesteśmy na odcinku dość wysoko położonym. Lubię tu przyjeżdżać, bo jest dość kameralnie, mało ludzi tu zagląda. Mówiąc trocie, raczej staram się unikać tłumów. No, wynika to z tego, że im mniej ludzi, tym większa szansa na złowienie ryby. Chociaż jak to mówią, troć nie jest to ryba pierwszego rzutu. Może przejść 10 osób, a 11 złowi. Bo zdarzało się to tak też wielokrotnie. Łowię z synami, bardzo często akurat są jakiś kilometr niżej ode mnie. Czyli idą piersi. I zazwyczaj tak jest, że ja idę ostatni, a też swoją rybę złowię. O, z przynęt bardzo lubię łowić na woblery. Najczęściej. Bardzo mi odpowiada ta przynęta. O, można z nią zrobić dużo, ponieważ przednie oczko, jak się przegnie delikatnie na stronę, akurat teraz stoimy na prawym brzegu, jeżeli przegniemy ją delikatnie na drugą stronę, wobler odchodzi od brzegu i nie grzęźnie nam w przybrzeżnych zaroślach i dłużej nieco pracuje bliżej środka rzeki. Z przynęt używam też bardzo często wahadłówek. Raczej ostatnimi czasy unikam seryjnych produkcji, lubię łowić na wyroby rękodzielnicze. Trafiają się naprawdę perełki. Jest to bardzo fajna cecha, bo każda przynęta jest niepowtarzalna. No i nie z przynęt jeszcze sprawdzają się bardzo często przynęty gumowe, czyli twistery i ripery. Ja akurat nie bardzo lubię na to łowić, aczkolwiek w pudełku też posiadam gumę. Powiem szczerze, że mam kolegę, który łowi tylko i wyłącznie praktycznie na przynęty gumowe i ma fantastyczne wyniki. No, woblery akurat na tą partię rzeki raczej nieduże, około 60 cm. Można powiedzieć, że nawet pstrągowy. Nie jest to głęboko jakoś szczególnie. Oczywiście na zakrętach są dołki rynny, nieco głębsze, w których zatrzymuje się ryba. Bo akurat jest dość fajny łuczek, zwężenie. Jak najbardziej dobre miejsce. Ryba powinna tutaj stać. No, pogoda jest dzisiaj bardzo dobra, uważam, chociaż najlepszą pogodą, jaką uważam na trocie, to jest, kiedy jest słońce, ale po przedzierane chmurkami. Czasem jak jakiś kropnie deszczyk, taka raczej zmienna pogoda. Chociaż dzisiaj tych chmurek trochę mamy, aczkolwiek one tak nie zakrywają tego słońca co chwilę. Natomiast pogodowo dzień uważam, że jest dość dobry. Troszeczkę właśnie przeszkadza. Akurat nie wieje na tyle, aż żeby całkowicie uniemożliwić łowienie, bo są dni tutaj na tych łąkowych odcinkach, gdzie jak naprawdę mocno wieje, wtedy wolę właśnie ubrać wahadłówkę. Ze względu na to, że dużo celniej się podaje przynętę w odpowiedni punkt. Łowienie troci nie jest to prosta rzecz. W tym roku szału nad rzeką nie ma. Za swoją pierwszą rybą w tym roku chodziłem 6 dni, ale się w końcu udało. Miejmy nadzieję, że dzisiaj też jeszcze coś się wydarzy. O, są takie dni, tygodnie, czasem nawet miesiące bez brania
trzeba wydeptać parę tych kilometrów nad rzeką, żeby swoją rybę złowić. Ale tak naprawdę to radość po złowieniu takiej ryby się po prostu takie wydarzenie pamięta bardzo długo. Szczególnie jak ryba jest naprawdę ładna. Szału nad rzeką za bardzo nie ma i potrzebowałem 6 dni, żeby złowić swoją pierwszą rybę. Jakieś tam brania były dodatkowo. Jedna fajna ryba się spięła. Także najgorzej nie jest, ale bywały lepsze lata. Dobry rok to jest wszystko zależne od ciągu tarłowego. Jeżeli jest dużo ryby w rzece, to łowi się dość regularnie, można powiedzieć. Co drugi, trzeci wyjazd, powiedzmy, jest kontakt. Natomiast jeżeli ryb naprawdę jest niewiele, jak w tym roku, no to trzeba naprawdę pojeździć kilkanaście razy, żeby tą swoją wymarzoną rybę złowić. No, mam to szczęście, że dość blisko rzeki mieszkam, także jestem dość częstym bywalcem nawet. Można powiedzieć, bo pracy na 2 godzinki, można się wybrać nad rzekę, machnąć parę razy. Szczerze powiedziawszy, dzień, który nam się wydaje, że jest dobry pogodowo, że ryby powinny brać, a one nas po prostu mają głęboko w nosie. A są takie dni, że naprawdę gryzie wszystko i wszystkim. Po prostu trzeba być nad rzeką jak najczęściej. Uważam, że 3 wypady po 2-3 godziny są w różnych dniach, w różnych porach dnia są lepsze niż gotowanie całego dnia nad rzeką. Oczywiście, jeżeli jest jakieś branie, czy nawet znajomi gdzieś tam dzwonią z innych odcinków, że coś złowili, to nadzieja jest właśnie większa. A dzisiaj widocznie rybki też są w miarę aktywne, bo złowiłem niewielkiego szczupaczka, ale kolega, który łowi niżej od nas, kilka kilometrów, miał bardzo ładną rybę na kiju. Niestety wypięła się. No i ponoć miał jeszcze 2 brania, także naprawdę może dzień zaliczyć do udanych. Generalnie głębokość rzeki na tym odcinku waga się w granicach 1,5 metra, więc należy dobrać takie przynęty, które nie schodzą zbyt głęboko. Dobrze właśnie, jeżeli przynęta pracuje przy dnie, ale czasem dnie dziobnie, ale nie ryje dna. Uważam, że idealną głębokością do prowadzenia to jest 20-30 cm nad dnem. Chociaż przynęta idzie wyżej, ryba też może się do niej podnieść bez żadnego problemu. Generalnie trocie stają w miejscach nieco głębszych, więc szuka się rynienek na zakrętach, jakichś przewężeń rzeki. Ale też nurt nie może akurat w tym miejscu płynąć zbyt szybko, ponieważ ryba potarłowa niestety jest zmęczona godami i w nurcie takim mocnym raczej niechętnie staje. Dlatego wybieramy na początku sezonu raczej miejsca, gdzie woda płynie dość spokojnie. Najbardziej lubię łowić na odcinkach łąkowych, z tego względu, że są one nieco głębsze niż odcinki leśne. To naprawdę można spotkać fajne dołki, dość głębokie, w których te ryby stają. No niestety lekko tutaj u nas nie jest. Akurat jesteśmy na fragmencie, gdzie dostęp do rzeki
z prawego brzegu jest dość dobry. Natomiast jeżeli się spojrzy na drugi brzeg, no raczej z tamtej strony nie ma czego szukać. Na wodę można popatrzeć jedynie z pewnej odległości. No jest to też trudność dostępu do rzeki. Też warunkuje to, że nieco mniej ludzi tu przyjeżdża. Dlatego też, tak jak mówiłem wcześniej, lubię właśnie łowić w takich miejscach, gdzie jestem tylko ja, rzeka i ryby. Trocie łowię niemal wyłącznie w rzece oczywiście, łowię wyłącznie na żyłkę, ze względu na to, że w sezonie zimowym, jak jest mróz, przymrozek, to jednak łowienie plecionkom jest znacznie utrudnione. Poza tym właśnie na tych łąkowych odcinkach, jeżeli się łowi między trzcinami, niestety te trzciny dość często potrafią uszkodzić plecionkę. Po prostu naprawdę ostre krawędzie trzcin potrafią przeciąć plecionkę jak brzytwa. Także unikam raczej stosowania plecionki na rzece, aczkolwiek jeszcze jest drugi powód, dlaczego łowię na żyłkę. Żyłka jest dość elastyczna, ma pewną rozciągliwość, czego nie ma plecionka. I przy holu ryby dużo więcej wybacza błędów wędkarza. No bo jednak, nie oszukujmy się, tych holi w roku mamy niewiele, a adrenalina wtedy jest. Tak naprawdę można przez błędy stracić rybę. No niestety zaletą plecionki jest to, że dużo więcej czuć w wodzie i znam osoby, które z powodzeniem też łowią na plecionkę. Powiem szczerze, że próbowałem. Jakoś niechcąco mi to nie leży. Wolę zdecydowanie żyłkę. Natomiast przy plecionce naprawdę dużo więcej czuć, bo akurat w ubiegłym tygodniu miałem 3 bardzo delikatne brania, łowiąc na żyłkę. Powiem szczerze, że na plecionce być może bym te ryby zaciął, bo byłem nieco spóźniony. No niestety nie ma rozwiązań idealnych. Jest zawsze coś kosztem czegoś. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o rzekę, dla mnie żyłka. Proszę, bobry trochę tutaj patyków nam naniosły. Trzeba obejść, bo zdarzyło mi się kiedyś, że wpadłem w dziurę, taką dość solidną. I paskudne bobry jeszcze były pod spodem. Trochę tak niemiło, jak się coś pod nogami chlapie. No mimo, że rzeka jest tutaj akurat raczej niewielka, wydawać by się mogło, że można tutaj łowić dość delikatnym sprzętem, to ja się raczej odradzam. Używam żyłki 0,28, 0,30. Bo jak nam siądzie naprawdę ładna ryba, taka pod 80, w trudnym miejscu, to na delikatny sprzęt możemy raczej zapomnieć, że ją wyholujemy. Hello! No szczupak? Nie. Szymon miał rybę. Co? Szymon miał taką z 80 na wieżdzie, nie? Tak. Znaczy wpadła mu, weszła mu w ziele pod tym, pod nogami. Tomek gdzieś tam ją próbował wykaraskać stamtąd, ale niestety wypięła się, tak. Ale mówi, że miał w sumie jeszcze 2 brania. Także, no dobrze, jak zeszłeś niżej. Ja tutaj w zasadzie zrobiłem jakieś 200 metrów, może 300, bo coś mi się chlapło między trzcinami, ale nie widziałem, raczej słyszałem. Kawałek niżej zapałem tego szczupaczka i
miałem coś w rodzaju puka, ale raczej chyba nie ryba, coś się odbiłem. Także no Waldek też na zero, Timur na zero. No bo tam trzynowisko się zaczyna, tak. No to... Znaczy, no nie, no mówimy do 13. No bo która jest godzina? Jest już chyba... No to jeszcze... Nie no, łowimy do 13, bo prawdopodobnie się akurat ten kawałek do mostu zrobię i to będzie na tyle, bo już nawet niżej nie będę schodził. Nawet nie wiem, czy na drugą stronę zdążę tą rynnę obłowić, która mnie tam ciekawiła. No dokładnie, także na spokojnie, nara. Mamy informację z dołu rzeki. Generalnie synowie ryby nie złowili, ale widzieli. Jakiś spław. Niestety ryba nie chciała współpracować. Także nie ma lekko. Trzeba próbować dalej. No takie to jest trociowanie. Czyli na zawodach mamy pewnie ponad 100 uczestników. Tych ryb tak naprawdę będzie niewiele. Tak myślę, że dzisiaj 4-5 prawdopodobnie zostanie zgłoszonych, czyli jak to podzielimy przez ilość uczestników, to mamy statystycznie, ile razy trzeba być nad wodą, żeby tą swoją rybę złowić. Dość ciekawa rzecz z trociowania nad rzeką. Zdarzają się często zaczepy. Niestety przynęty też kosztują parę groszy. Ale z drugiej strony też, jeżeli przynęta jest łowna, tak zwana perełka, to bardzo często ból po zerwaniu jest niesamowity. Tego też używam odczepiacza do przynęt. Odkąd zacząłem używać odczepiacza, troszeczkę mniej boję się rzucać w miejsca, gdzie spodziewam się zaczepu. A niestety, gdzie patyki, tam wyniki. Ryby gdzieś lubią stanąć sobie za czymś, jakąś gałęzią w wodzie, za jakimś patykiem, trawką. A niestety, łowienie w takich miejscach grozi utratą przynęty. I szczerze powiedziawszy, mówiąc wcześniej, tak nie do końca rzucałem pod jakieś zwałki, patyki, jednak tą przynętę prowadziłem troszeczkę bezpieczniej. Odkąd zacząłem używać odczepiacza, zdecydowanie łowię odważniej. Po prostu rzucam blisko właśnie jakichś zwałek, gałęzi, traw. Odczepiacz oczywiście nie jest bardzo skuteczny, nie za każdym razem da się tą przynętę wyjąć, ale powiedzmy, że 9 na 10 zaczepień da się odhaczyć. Są różne rodzaje odczepiaczy. Ja stosuję akurat odczepiacz typu żagiel. Są odczepiacze z ołowiem, też skuteczne, natomiast żagielek ma ten plus, że tutaj siłą nurtu dochodzi do przynęty i nawet po drugiej strony jesteśmy w stanie przynęty odczepić, czego odczepiaczem ołowianym niestety się nie da zrobić.
akurat miejsce jest dość ciekawe, ale chyba lepsze z drugiej strony, bo tutaj wyraźnie nurt idzie lewym brzegiem. Jest pas traw pod nogami. Troszkę to utrudnia łowienie, aczkolwiek da się tutaj też zaprezentować w jakiś sposób przynętę. Chociaż tutaj bym wolał się ustawić z drugiej strony i tą rynienkę przeciągnąć w ober przez tą rynienkę. Zdecydowanie jest to bardziej skuteczne. Można po prostu troszeczkę dłużej zaprezentować przynętę w danym miejscu, gdzie się wydaje nam, że ta nasza wymarzona troć stoi. O, mam rybę, proszę bardzo. To jest raczej chyba szczupak, aczkolwiek. Tak, szczupaczek niestety. Wielkie to nie jest, nie o to nam chodziło, ale znaczy, że ryby dzisiaj gryzą, tylko trzeba znaleźć tą swoją wymarzoną troć. Proszę bardzo, zagryz oberka dość mocno. Delikatnie, żeby mu nie uszkodzić skrzel. Nie, spokojnie, damy radę. No, spokojnie. Zaraz wrócisz do siebie. Natomiast tą tylną kotwicę trzeba się pozbyć, bo ci skrzela wyrwie. O, już mamy. Teraz tu. Możesz mi to zaprezentować? O, proszę, iński szczupaczek. Raczej niech sobie rośnie dalej. Wypuścimy. No i rączki nam rybą śmierdzą. Już dzisiaj drugi raz. Natomiast wolałbym, żeby to była ryba w kropki. Uważaj, Waldziu, bo nadziałeś się na przynętę. Czyli nie, przynęta widać, jest widoczna w wodzie, bo szczupak ją zauważył. Natomiast nie chodziło nam tutaj o szczupaka. Okulary polaryzacyjne sprawdzają się raczej przy czystej wodzie, natomiast tutaj przeważnie mamy wodę lekko trąconą, aczkolwiek coś tam więcej widać w tej rzece. Jeżeli tak jak dzisiaj idziemy brzegiem, na który nam w twarz świeci słońce, okulary zdecydowanie poprawiają komfort łowienia. W ciemne dni raczej nie ubieram okularów, bo przy tej mętnej wodzie i tak niewiele więcej widać. Natomiast męczę to troszeczkę wzrok. Natomiast jeżeli jest taki pogodny dzień jak dzisiaj, jak najbardziej polecam okularki. No właśnie, dochodzimy do zakrętu. Dość ostry zakręt w prawą stronę. Właśnie zakręty są jednymi z lepszych miejsc. I ryby ustawiają się czasami na wejściu do zakrętu.
częściej raczej na wyjściu z zakrętu. Aczkolwiek tutaj wejście też jest dość ciekawe, bo po takim poszerzeniu następuje dość duże zwężenie, więc zakładamy, że jest tutaj troszeczkę głębiej. No, mamy jakąś tutaj wiadomość, pewnie z dołu rzeki. Zaraz sprawdzimy. O, złowili, też złowili zielonego. Czyli dzisiaj dzień szczupaka jest, nie dzień droci. Że niestety te ryby, które nam chodzi, nie współpracują. Gryzą natomiast całkiem przyzwoicie szczupaczki. Co jednak potwierdza, że ryby dzisiaj żerują. Zakręty są lepsze i gorsze. Nie każdy zakręt jest dobry. Zakręt jest dobry wtedy, kiedy jest w miarę głęboki, ale zbyt mocno nie wybija woda. Nie ma takich mocnych wirów. Ten zakręt akurat właśnie jest taki, że naprawdę ciekawy. Oczywiście zdecydowanie lepsze do łowienia z drugiej strony akurat ten punkt. Natomiast troszeczkę poniżej wyjście z zakrętu rewelacyjna rynna. Troszeczkę woda wybija, ale nie na tyle, żeby po prostu ryba tam mogła nie stanąć. No jest to bardzo ciekawe właśnie, że jak rynna przechodzi prawo-lewo, takie odbicia są nurtowe. Czyli nurt idzie raz z lewej, raz w prawie, taka eska. Są jedne z najciekawszych miejsc. Ryby tam dość często się zatrzymują i tam idzie je złowić. No tam naprawdę z drugiej strony wyraźna, głęboka rynna pod micie. Natomiast tam z drugiej strony chciałbym stanąć i tam wpuścić woberka. Teraz jak rzucamy akurat pod drugą stronę, to ten woberek nam tutaj troszeczkę za płytko idzie, bo zanim się zagłębi, to już jest poza strefą brań, dlatego akurat w tym miejscu założę wahadłóweczkę, która nieco szybciej schodzi do dna. Właśnie stosowanie przynęt. Przynęt dobiera się do wody, do warunków. Jeżeli mamy rynnę z drugiej strony, właśnie łowienie woberem jest mało efektywne, ponieważ zanim nabierze odpowiedniej głębokości, to już jest poza strefą, gdzie teoretycznie powinna stać ryba. Natomiast właśnie łowiąc wahadłówką, rzucając pod drugą stronę, możemy ją opuścić. Opada nam ona dość szybko. Ładnie pracuje w rynnie. I możemy liczyć na branie zdecydowanie bardziej niż na woblera. Aczkolwiek ryba, jak to mówią, jak jest naprawdę na gazie, to potrafi wyjść do samej powierzchni za przynętą. Natomiast nie wszystkie ryby tak mocno chcą, więc uważam, że lepiej podać pod nos, czyli w pobliżu dna, gdzie ona stoi, schowana za jakąś
muldą za cieniem prądowym, gdzie nie męczy się. I wtedy może po prostu capnie. No, kończymy zawody Trociny 2020. Niestety dzisiaj, tak jak wczoraj, na zero. Nie dane było złowić ryby. Chociaż może nie tak na zero, bo dwa szczypaczki małe wyszły. Wczoraj, dzisiaj nic. No ale mamy nadzieję, że jutro będzie lepiej, też jest dzień. Także niestety w tym roku kończymy zawody na pusto. Może na koniec pokażę jeszcze pudełko. Woblerki, wahadłówki. Głównie króluje tutaj w pudełeczkach tak zwane duszki, czyli biały z niebieskim. Pomarańczu trochę, trochę czerwieni. Oblaszki, wahadłóweczki. Stefana Przychodźki z czerwonym rewersem. Na początku sezonu to się sprawdza. Jednak najbardziej lubię łowić na blaszki marka Roundupa. To są właśnie te. Sprawdza się biały kolor. O, dzisiaj też łowiłem na Saledyn, który jest ostatnią deską ratunku. Dzisiaj ta deska nie przyniosła spodziewanych efektów. Tu jest moja jedna z ulubionych blaszek. Też marka Roundupa z Białogardu. Też dzisiaj nie. No tutaj na przynęta wyjęta z wody. Sredonowa guma na inie. To się sprawdza. Akurat na to lubić nie bardzo lubię, aczkolwiek mam. Jest kolejna tajna przynęta, biała guma. Czyli to są miejscowe dwie przynęty. Ponoć rewelacyjne, aczkolwiek niestety ja na to jeszcze ryby nie złowiłem. Mam nadzieję, że się doczekam. O, takie pudełko. Żona pewnie, jakby wiedziała, ile tutaj jest polskich złotych utopione, troszkę by się zdziwiła, bo ona zawsze myśli, że wydatek największy to kij i kołowrotek. Na temat kija. Ja łowię kijem 2,95 Team Dragon ze Series. Jest to mocny kij, ciężar wyrzutu 18,42 gramy, jak dobrze pamiętam. Natomiast jest to wędzisko naprawdę, że tak powiem, pancerne, który ma zapas mocy solidny. Zresztą ten kij wyciągnąłem metrowego, ponad metrowego łososia. Także naprawdę jest to mocny kij. Cóż można powiedzieć więcej? Kołowrotek. To jest Team Dragon, rozmiar 35, czy jak ktoś woli 350, albo 3500, różne znaczenia producentów. To ostatnie uważam, że jedno z najlepszych wydań Dragona mam, bo to jest 1035X, mam jeszcze kowrotek też tej wielkości 1035IZ. Oba są bardzo podobne, naprawdę, naprawdę dobre kręciołki, polecam. Bo jest to sprzęt, który jeszcze mnie zawiódł na rybach. Także szczerze polecam. Dlaczego długie wędzisko na trocie? No są jednak miejscówki, gdzie trzeba troszeczkę dalej, troszeczkę tą wędkę wyciągnąć. I uważam, że kij poniżej 2,70 raczej na trocie się nie nadaje. No i tutaj syn ma
podobne przynęty w pudełku. On tutaj bardziej woblery, chociaż ma różne takie napady. O, akurat to jest przynęta, która nie ma już steru, został łamany, ale to jest przynęta, która złowiła kilka ryb. Sezonowy kolor na naszą tutaj inską brudną wodę się sprawdza. Co tam jeszcze? Ulubionym woblerem moim jest na pewno wobler własnoręcznie robiony od naszego dobrego znajomego Tomasza Sochy. Bardzo mi się uda go urwać, więc używam go rzadko. W miejscach, w których wiem, że nie zaczepię i jest on bezpieczny. Okay. Niestety Tomek już wolerów ostatnio nie robi, bo zajął się nieco czymś innym, ale jego przynęty naprawdę robiły robotę w tej chwili.